Chciałbym Cię teraz zapytać, jak to dokładnie wygląda. Czy Ty spotykasz się ze swoimi klientami online, czy może na miejscu? Takie pierwsze I pytanie. tak, i tak, i tak, i tak. Bardzo często pierwsze spotkania są spotkaniami osobiście, gdzie albo ja podróżuję, albo ktoś przyjeżdża do mnie. Nawet mówimy o zagranicy, tak? Więc to są takie spotkania ustawiające, a później praca online i praca na zasadzie interakcji, czyli mamy ze sobą kontakt dosyć taki bliski. Bo chcę, żeby osoba miała takie cały czas słuszne poczucie, że jesteśmy cały czas w procesie i w razie jakichkolwiek deficytów jestem w stanie dostarczyć wszelkiego rodzaju narzędzia albo pomóc tobie wydobyć narzędzia z siebie. Bo jakby wiesz, docelowy efekt, czy docelowy dla mnie stan pożądany to taki, kiedy ty zaczynasz wykorzystywać wszystko to, co w sobie posiadasz, czyli zaczynasz korzystać z mądrości, którą masz, inteligencji, którą posiadasz i tak dalej, i tak dalej. A ja pomagam ci znajdować te miejsca, z których zaczynasz czerpać, czytać, czyli ty i twoja podświadomość, twoja duchowość, wszystko to, co jesteś gotowy wykorzystać. Myślę, że dużej ilości ludzi hipnoterapia może się kojarzyć z hipnozą, pewnie słusznie, która Tak. polega głównie, tak ludzie pewnie to widzą, że ktoś tam rzuca nam coś przed oczy, my zasypiamy i wtedy ta osoba, która nas hipnotyzuje, zaczyna mówić to, co ma w nas zaprogramować. Ile to ma wspólnego z prawdą? Wiesz co, trochę wspólnego z prawdą ma, może wiesz co, że tak powiem, nie, dobra, nie wiem. Chciałem coś pokazać, ale wiesz co, trochę wspólnego ma, aczkolwiek pamiętajmy o tym, że ja na przykład pracując z klientami nie chcę, nie mogę, bo nie chcę programować czegokolwiek, co pochodziłoby ode mnie. Czyli generalnie w hipnozie ty pracujesz ze sobą, bo ja nie chcę od siebie dodawać czegoś, tak? Ty chcesz być lepszą wersją siebie, a nie lepszą wersją siebie z dodatkiem mnie albo mojego zamysłu, tak? Więc tutaj, wiesz, jakby jakakolwiek sugestia jest absolutnie wykluczona. No i bardzo ważna rzecz. To musi się mieścić w ramach twojej osobowości, czy twojego koru. Bo jeżeli ja będę próbował teraz cię zaprogramować w inny sposób, jasne, możemy wejść w taki proces, gdzie mogę próbować wywrzeć taki wpływ i tak tobą manipulować, że dokonam zmiany w sposób pożądany przeze mnie, ale generalnie rzecz biorąc, wiesz, jakby tutaj moja praca i moja etyka wymusza na mnie jakby to, że ty w każdym momencie możesz przerwać. I masz czerwony przycisk, żeby powiedzieć OK, jeżeli coś mi się nie spodoba, to ja wychodzę, albo OK, jeżeli nie chcę, to nie mówię. Czyli ja nie muszę wiedzieć tak naprawdę, na czym ty pracujesz, tak? Mówimy na przykład o jakichś tam traumach, których nie chcę, żebym ja wiedział, no bo z pewnych względów. Ja to oczywiście bardzo szanuję, rzadko się to zdarza, ale zawsze o tym mówię, że ty mi nie musisz mówić o tym. Wystarczy, że będę widział, że ty przepracowujesz to i moim zadaniem jest dbanie o twoje bezpieczeństwo w trakcie procesu. Nie? Więc tutaj jakby, wiesz, bardzo często ludziom się kojarzy to z hipnozą sceniczną, czyli hipnozą, gdzie, uwaga, uwaga, no hipnotyzer sceniczny dobiera sobie takie osoby, które bardzo chętnie poddadzą się tej osobie do zrobienia bardzo wielu rzeczy, typu, nie wiem, zamienienia się w kurczaka, albo wyobrażenia sobie, że jestem pijany, albo coś tam, coś tam. I to jest oczywiście pewnego rodzaju kontrakt, zanim w ogóle ich do hipnozy doszło. Tak? Ta osoba godzi się absolutnie na wszystko, co będzie się działo. Może na prawie wszystko, tak? No bo to nie też do końca jest tak, że nie wiem, każdego jestem w stanie rozebrać. Nie każdego jestem w stanie rozebrać. I tutaj mówię, przynajmniej w przypadku definicji hipnozy scenicznej, tak? Bo takiej hipnozy rzadko praktykuję hipnozę sceniczną. Rzadko praktykuję hipnozę sceniczną. I tutaj mówię, tak jak w kwestii wprowadzania, czasem hipnoza wygląda tak jak rozmowa, tak? Czyli my rozmawiamy, nagle zadaję ci jedno pytanie, które powoduje, że się zawieszasz i nie wiesz, co się dzieje dalej. To nie musi być nawet z użyciem wahadła. Ty siadasz. I często tak jest, szczególnie w przypadku osób, które przychodzą i są zestresowane i nie wiedzą. Sam fakt, że ja będę cię wprowadzał, wiesz, i tam relaksował, będzie powodowało narastające napięcie. Więc ja prowadząc rozmowę, w
trakcie rozmowy to zrobię, tak? Ty nawet nie będziesz o tym wiedział, kiedy to miało miejsce, bo być może niektórych momentów rozmowy nie będziesz pamiętał. Być może zatniesz się na 15-20 minut, posiedzisz sobie, tak? I na końcu skończysz rozmowę i powiesz, kurczę, Przemek, dziwna ta rozmowa była, ale dużo mi dała. Ale dużo mi dała, bo jakoś tak inaczej się czuję po tej rozmowie. Nie? Bardzo zresztą ludzie często mówią, bo to jest praktycznie po każdej sesji, że kiedy zadaję pytanie, jak się czujesz, większość ludzi mówi, wiesz co, dziwnie. Dziwnie się czuję, ale dobrze. Dziwnie się czuję, ale dobrze. Bo nowe ja jest dziwne, tak? No bo ja tego nie znam. Nie wiem, jak to jest czuć się kimś innym, nie? To musi to być dziwne. To jest nowe doznanie. Czy w hipnoterapii są narzędzia, z których można korzystać samemu? Także ktoś teraz jest naprawdę zainteresowany tym, o czym słyszy w tym podcaście, ciekawi go ten temat, no ale jednak na przykład nie ma tyle pieniędzy, żeby pójść do hipnoterapeuty, albo po prostu z innych powodów nie chce z kimś tego robić, chce to zrobić sam. Czy są jakieś narzędzia, które mu to umożliwią? Wiesz, tak, jest cała masa narzędzi, które pozwala na jakby to powiedzieć, wewnętrzną transformację myśli, wspomnień, czyli czytaj, wewnętrzną transformację osobowości. Wiesz, jest bardzo dużo narzędzi. Od narzędzi chociażby, wiesz, nie wiem, moich ulubionych związanych ze śmiechem, po narzędzia związane chociażby z wywoływaniem bólu, kiedy on faktycznie jeszcze nie istnieje, po narzędzia związane z uzyskaniem innej perspektywy, na przykład perspektywy uczenia się, tak? To są narzędzia, które nie ukrywam, też wykorzystywam bardzo często w medytacji, tak? Bo teraz jakby powstała aplikacja mobilna do medytacji, którą stworzyłem z moim zespołem. Aplikacja się nazywa Medity i nie ukrywam, że tam medytacja często troszeczkę miesza się z autohipnozą, tak? Na zasadzie ja mam jakby takie podejście do bardzo wielu aspektów pragmatyczne, czyli co ci to może dać. Jeżeli medytacja, to wchodzę w medytację, bo chcę jakiś określony rezultat. Albo chcę na przykład coś naprostować, albo chcę mieć dostęp do zasobów, albo chcę innej perspektywy, tak? Więc na przykład w aplikacji Medity, co prawda teraz jest tylko dostępna wersja darmowa, niedługo będzie wersja taka, powiedzmy, mocno rozszerzona, gdzie nie wiem, myślę, że tam już nagrałem z około 200 nagrań, które będą w aplikacji na dobry start, bo tych nagrań będzie coraz więcej. Tam jest dużo takich narzędzi, które pozwalają poprzez wizualizację, tak jak na przykład w świecie duchowym, tak? Duchowość, w duchowości łącznikiem pomiędzy duchowością, wymiarem duchowym, a tu i teraz jest wyobraźnia. Tak samo wyobraźnia jest świetnym narzędziem do pracy w ogóle z podświadomością w hipnozy, gdzie narzędzi od metafory przez analogię po historię jest bardzo, bardzo dużo. Na pewno sprawdzę sobie tą aplikację. Jeżeli jest link, to też zostawię w opisie, jak najbardziej. Ale teraz rozmawiamy już prawie godzinę, 59 minut i myślę, że mój podcast głównie... W moim podcaście poruszam tematy zdrowotne. Jasne. Więc teraz, żeby zadowolić tą rzeszę moich odbiorców, myślę, że możemy przejść do tych tematów zdrowotnych jednak. Ten temat jest bardzo ciekawy i myślę, że moglibyśmy o nim mówić i mówić. Ja tu ciągle sobie zapisuję na kartce pytania i tylko jest ich coraz więcej. Więc teraz myślę, że warto jednak zastopować i przejść do tematów zdrowotnych. To był tylko przedsmak, a cała rozmowa... już dostępna od piątku na moim drugim kanale podcastowym. Link w opisie. Jeżeli dotarłeś do końca, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę małpki. Pokazuje mi ona, że nie jesteś botem, a prawdziwym homo sapiens. A w dodatku wspierasz cały projekt oraz moje morale. Zostaw jeszcze łapkę w górę oraz subskrypcję, aby być na bieżąco i widzimy się w piątek. A teraz czas na autopromocję. Część z Was może nie wiedzieć, ale napisałem własną książkę. Jeżeli interesujesz się rozwojem osobistym lub jesteś na początku swojej drogi w tym temacie, to ta pozycja jest dla Ciebie. Z pomocą Progressus Dux skrócisz sobie drogę o 100-kroć. Streściłem w niej kilka lat swojego rozwoju w 85 praktycznych rozdziałów wypełnionych konkretami. Darmowe fragmenty już dostępne na stronie internetowej przemekwojcicki.pl lub
w linku w opisie. I nie, nie jest to żadne zbieranie danych do newslettera, po prostu wchodzisz w linka i od razu masz całą treść. Nie zbieram żadnych maili, nic z tych rzeczy. Książka została wydana w edycji limitowanej do 100 egzemplarzy. Tak się składa, że robiąc ostatnio porządki, natknąłem się jeszcze na kilka z nich. Także na stronie przemekwojcicki.pl znajdziesz darmowe fragmenty, darmowe rozdziały. Znajdziesz również możliwość zakupienia tej książki właśnie w edycji limitowanej, zostało kilka egzemplarzy, oraz w e-booku. Na tejże stronie znajdziesz również transkrypcję podcastów. Więc jeżeli myślisz o zakupie tej książki, to lepiej się śpiesz, ponieważ ilość egzemplarzy jest mocno ograniczona. Miłej lektury i do następnego. Hej!